serio. Hey, allez, ça peut. Si, ouais, si, c'est un peu quoi, Anne? La neige est mise, j'avoue, bien. Comme ça là, ça m'a presse il y a un mouk de l'IA. Ça là. Non, moi quand il crade. Oh yeah! Wszystkiego nie przewidzę. Aj. Bo to jest kampania na łatwym. Znaczy nam na normalnym też działa. W ogóle w prawdziwym świecie też jest taka technologia. To takie dziwne, na normalnym tego to też nie powinno działać. Znaczy no... Ale to nawet na becie powinno być, bo taka technologia jest. Już podczas drugiej wojny już to było. O kurde! No jednak nie było, trochę bardzo. A tak ciekawie też jest, gdy się szuka kogoś i tak od tyłu, czy coś, to jest też spoko. Moim zdaniem. Moim zdaniem. Ale ty tam biegniesz. Anomalie. Są dziwne. Aj. Salec. Salec zabił mnie, a chłopak rozjechał. Roder. Uślepłem. Halo? Jedne samochody. Ej, psa. Ej, kurde. Ej. Nie. Co, Sullivan, ty nawet nie chcesz się odwagi, bo... Ja... Wlazłem do tego samochodu i mnie teleportowało. Dosłownie mnie teleportowało od strony samochodu gdzieś do tego miejsca. Cię też. Co? Jak nikt mnie nie zabił? Jeszcze od tyłu też nie wiem. O nie, ktoś dźwigał zabił, to jest przesada już. No ty.
Ale bułę dostaniesz. Było nie brać kausa. A ja? Pojedziemy na sekran z kartą. Naginanie zasad gry, moim zdaniem. Każdy jest przeciw tobie. Aha. No kurde, Quark mnie wyprzedził. Waliło mnie skrytka. Poza tym muszę spadać niestety już. Grał. No. Było bardzo, bardzo miło. Abzaj. Cześć. No moc będzie z wami. Z tego też nie będzie moc. Dobra, sobie tam to zostaliśmy. No. Ale wybuchło. Klęta ci nie dopadła. Szkoda mu tylko te 34, on za bardzo musi się chować.
ci to się nawzajem zabili. A ty nie zaczyna. Zbiliłem się. Siedziałem w wagonie, rzuciłem granat i ten granat się odbił. A dosłownie wszyscy się na ciebie uzięli. Pewnie Quark. Jak o tym zobaczyłeś mistrza materiałów wybuchowych w akcji. Tak to można się bawić. Kurczę, myślałem, że mnie nie zauważysz.
przydałaby się taka mapa tylko na pojazdy. No kurde. Chciałem z tego. Ale kurde, to było dziwne. Śmieszne to było. Tak tu piwane na to. No, ktoś rzucił się oślepiającym.